Startuje nowy sezon wynikowy na Wall Street. Poznaliśmy już wyniki Netflixa i Taiwan Semiconductor Manufacturing. Czy spółki będą bronić swojej wyceny, czy raczej dadzą dobry powód do rynkowej korekty? Spora wtopa europejskiego giganta technologicznego firmy ASML. Opublikowali swoje wyniki dzień przed czasem i tym samym wywołali sporą panikę i wyprzedaż w całym swoim sektorze. Tajwański boom na sztuczną inteligencję trwa w najlepsze. Tamtejszy indeks TAIEX od początku roku wzrósł już ponad 30%. Francja podnosi podatki dla największych firm, żeby wzmocnić swój budżet. Najbardziej ucierpieć ma na tym konglomerat dóbr luksusowych LVMH. Arabia Saudyjska całkowicie zmienia narrację i planuje ostrożniej wydawać pieniądze. Czy to koniec z wielkimi i przesadzonymi gigaprojektami? Boeing szuka z kolei płynności. Gigant świata lotniczego walczy ze sporymi kłopotami finansowymi i panicznie szuka gotówki na rynku. Chiny wprowadzają za to nowy zaskakujący podatek dla najbogatszych obywateli. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach i cotygodniowy program FinWeek, gdzie przedstawiam Wam wszystkim najważniejsze i najciekawsze informacje ze światowej gospodarki i światowych rynków. Takie informacje, których na pewno nie znajdziecie w masowych mediach. Prowadzę też portal dnarynków.pl, gdzie znajdziecie codziennie jeszcze więcej informacji o gospodarce, finansach czy właśnie inwestowaniu. I możecie w nim również dołączyć do wersji premium, gdzie już prawie 1000 inwestorów dostaje od nas codziennie różne analizy i obserwuje, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości prawie 3 miliony złotych, więc są duże pieniądze, jest dużo emocji i gwarantuję, że jest bardzo, bardzo dużo wiedzy. A więcej na ten temat znajdziecie na stronie premium dnarynków.pl. Link oczywiście również podrzucam w opisie tego nagrania. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego materiału jest Freedom24, czyli broker będący częścią grupy Freedom Holding notowanej na amerykańskiej giełdzie Nasdaq, dzięki któremu można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do $800 każda. Ale więcej o tej promocji opowiem już w trakcie samego odcinka. Startuje nowy sezon wynikowy na giełdzie i poznaliśmy już wyniki Netflixa i Taiwan Semiconductor Manufacturing. Nowy sezon wynikowy wystartował z hukiem, a wyniki takich gigantów właśnie jak TSMC czy Netflix wywołały sporo zamieszania na rynku. Obie firmy przekroczyły i to mocno swoje oczekiwania i od razu zobaczyliśmy skoki akcji. TSMC wystrzeliło 10% i z hukiem przebiło wartość biliona dolarów kapitalizacji, a Netflix wzrósł o 6% w handlu posesyjnym. TSMC zanotowało naprawdę fantastyczny kwartał, który dobitnie pokazuje ich przewagę nad konkurencją i gigantyczną szansę wzrostu na sztucznej inteligencji. Spółka pobiła prognozy przychodów o 6% i osiągnęła marżę o 2 punkty procentowe wyższą od oczekiwań. Przychody wzrosły o 36% rok do roku, głównie dzięki ogromnemu popytowi na chipy związane ze sztuczną inteligencją. Firma podniosła też prognozy na cały rok, dając jasno do zrozumienia, że wzrosty na rynku sztucznej inteligencji to jest dopiero początek i że faktycznie popyt i szanse są tutaj ogromne. I to jest coś wyjątkowego w narracji zarządu TSMC, bo wcześniej z reguły spółka cechowała się sporą wstrzemięźliwością i była raczej ostrożna w podkręcaniu ekscytacji u inwestorów. Netflix również pokazał, że trzyma się świetnie. Dołożył 5 milionów nowych subskrybentów, co daje w sumie 283 miliony użytkowników. Segment reklamowy rośnie tam jak na drożdżach i ma 35% wzrostu liczby subskrypcji w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przychody łączne wzrosły o 15% do prawie 10 miliardów dolarów, a marża operacyjna wyniosła aż 30%, co stanowi wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku. Zysk na akcję również wyższy niż przewidywano. Na czwarty kwartał Netflix planuje dalszy wzrost przychodów o 15% i marżę operacyjną na poziomie aż 22%. Co ciekawe, mimo że wiele osób myśli, że Netflix musi wydawać coraz więcej pieniędzy na produkowanie swoich treści, to Netflix od 2019 roku utrzymuje te wydatki na stałym poziomie, a w tym samym czasie zwiększył swoje przychody o 16 miliardów dolarów, przepływy gotówkowe o 7 miliardów i dodał 100 milionów nowych subskrybentów. Prawdziwa maszyna do zarabiania gotówki. Zarówno Netflix, jak i Taiwan Semiconductor Manufacturing, które zapoczątkowały sezon wynikowy sektora technologicznego, dają na tę chwilę
naprawdę fantastyczny fundament pod przyszłe publikacje wynikowe. I teraz oczy inwestorów skierowane są jeszcze bardziej na kolejne spółki, szczególnie na big techy, których wyniki będą mieć również wpływ na cały szeroki rynek. To szczególnie ciekawe w kontekście i tak obniżonych mocno w ciągu ostatniego kwartału oczekiwań analityków na różne zaskoczenia wynikowe, więc na pewno o wiele łatwiej będzie je pobić. Publiczny portfel Freedom24 za to znajduje się coraz bliżej granicy 35% stopy zwrotu w 2024 roku i pobił tym samym już wszystkie najważniejsze indeksy świata, no ale walczy o powiększenie swojej przewagi. Publiczny portfel Freedom24 to jeden z dwóch publicznie prowadzonych dla Was przeze mnie portfeli. Portfel kwartalny, którego najnowsza aktualizacja pojawiła się na kanale w sobotę 12 października, jest oparty głównie o fundusze ETF i w 4 lata wygenerował prawie 108% stopy zwrotu. Portfel Freedom24 to z kolei taki portfel, który ma pokazać, że da się również skutecznie inwestować i zarabiać na inwestowaniu w indywidualne spółki zagraniczne. Do tego portfela Freedom24 każdego miesiąca wpłacam nowe 600 euro i uzbierało się tam na razie 6600 euro kapitału, a stopa zwrotu wynosi obecnie ponad 33% w 2024. Dodatkowo trzy portfele zamknięte, których nie widzicie, dostępne są wyłącznie dla czytelników na dnrynków.pl i właśnie ich łączna wartość to prawie 3 miliony złotych. Jeśli chcecie śledzić również je, no to zapraszam już do wersji Premium DNA. Stopa zwrotu jednego wygląda na przykład w ten sposób, więc w 3 lata ponad 100%. Ja jestem tym usatysfakcjonowany. A w ostatnim odcinku w portfelu Freedom24 spieniężyłem akcję Zalando, notując zysk 30% i dokupiłem akcję Marathon Digital Holdings oraz Amazona. Oba zakupy okazały się bardzo skuteczne, bo pakiet Maratonu już podrósł ponad 10%, a pakiet Amazona również świeci się na zielono. W minionym tygodniu z kolei akurat nic więcej nie robiłem. Czasem niektórym pomysłom, jak zawsze powtarzam, trzeba pozwolić się rozwinąć i takie okresy przystankowe też są dla każdego portfela potrzebne. Niezmiennie uważam, że to, co jest obecnie w portfelu, ta alokacja pozwoli mi pobić 40% stopy zwrotu w 2024 roku i mam nadzieję, że każdy z Was oglądających również taką właśnie dzięki publicznemu portfelowi osiągnął. Przestrzegam jednak, że to jest portfel wybitnie ryzykowny i jeśli masz niską tolerancję na ryzyko, to absolutnie nie powinieneś się nim inspirować. Wtedy zostań lepiej na przykład przy publicznym portfelu na cały kwartał, gdzie są ETF-y. Jeśli jednak czujesz, że chciałbyś spróbować i twoja tolerancja na ryzyko akceptuje większe obsunięcia portfela, no to analogiczny właśnie taki portfel możesz w całości odzwierciedlić we Freedom24. Mało tego, może nawet niektóre z akcji dostaniesz na konto bezpłatnie, bo to właśnie jest trwająca jeszcze do końca października promocja we Freedom24. Żeby wziąć w niej udział, wystarczy otworzyć konto za pomocą linka, którego znajdziecie w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu, a potem wystarczy dokonać wpłaty i podać specjalny kod promocyjny. No i już, można zgarnąć od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Jak zawsze powtarzam, akcje za darmo to jedna z najlepszych inwestycji. Ciężko na takiej inwestycji stracić, a wszystkie szczegóły tej promocji znajdziecie również w opisie tego materiału. Tajwańskie firmy technologiczne w obliczu rosnącego zapotrzebowania na komponenty związane ze sztuczną inteligencją przeżywają największy boom finansowy od prawie dwóch dekad. W 2024 roku emisje akcji oraz obligacji przez tajwańskie przedsiębiorstwa za granicą wyniosły już prawie 3 miliardy dolarów, co stanowi najwyższą wartość od 2007 roku. Dodatkowo emisje obligacji zamiennych denominowanych w dolarach też osiągnęły 2,5 miliarda dolarów. Obligacje zamienne, poza płaceniem kuponów, dają możliwość zamiany na akcje danej spółki. No taka forma zadłużania się jest bardzo atrakcyjna dla firm w warunkach wysokich stóp zwrotu, bo w zamian za niższe oprocentowanie oferują dodatkowe możliwości w postaci właśnie zamiany obligacji na akcje po jakiejś określonej cenie w przyszłości. Za tym gwałtownym wzrostem stoi przede wszystkim rozwój przemysłu półprzewodników i producentów sprzętu, właśnie takich jak wspomniany na początku już Taiwan Semiconductor Manufacturing, które to firmy notują wyniki lepsze od oczekiwań ze względu na popyt związany z a jakże sztuczną inteligencją. Firmy z sektora technologicznego mają przed sobą ogromne potrzeby kapitałowe, które będą się utrzymywać przez kolejne co najmniej 2 do 3 lat. No i to jest efekt bezpośredni wyścigu o zapewnienie chipów i zwiększenie mocy
produkcyjnych w odpowiedzi na ograniczoną jak na razie podaż. Jednym z największych emitentów na tym rynku jest Honhai Precision Industry, który zajmuje się produkowaniem iPhone'ów dla Apple'a. Honhai rozważa pozyskanie aż $700 milionów przez obligacje zamienne. No i to jest krok, który ma na celu rozbudowę mocy serwerowych. Przed nimi podobną decyzję podjęła firma Quanta Computer, kontraktowy producent MacBooków, który w sierpniu pozyskał z kolei $1 miliard przez sprzedaż obligacji zamiennych. Wszystko to napędza tajwański indeks TAIEX, którego największym komponentem pozostaje Taiwan Semiconductor Manufacturing, i cały ten indeks od początku roku wzrósł już o 30%. Francja planuje wprowadzić podwyżki podatków dla największych firm, aby wesprzeć swoje finanse publiczne, co może mocno wpłynąć na LVMH, globalnego giganta luksusowych marek. Firma spodziewa się, że w przyszłym roku zapłaci od 700 do 800 milionów euro dodatkowych podatków, co ma być efektem nowego budżetu, który zakłada wyższe opłaty dla biznesu i wyższe opłaty dla najbogatszych. Planowane tymczasowe opłaty mają objąć ponad 400 firm, które generują roczny przychód przekraczający 1 miliard euro. W ten sposób Francja zamierza zebrać dodatkowe 8 miliardów euro w 2025 i 4 miliardy w 2026. Dla LVMH, które obecnie płaci 4,5% globalnych podatków korporacyjnych we Francji, nowe przepisy oznaczałyby wzrost do około 10% wszystkich takich wpływów podatkowych w całym kraju. Dyrektor finansowy LVMH, Jean-Jacques Gion, podkreślił, że taka zmiana powinna rozwiać obawy, że firma nie przyczynia się wystarczająco do budżetu państwa. Podatek ten stanowi część szerszej strategii premiera Michaela Berniera, który stara się przywrócić porządek polityczny i finansowy w całym kraju. Nie wszyscy jednak zgadzają się z takim podejściem. Carlos Tavares, dyrektor generalny Stellantis, czyli producenta samochodów, między innymi właściciela marki Citroen, który ma spore problemy, ostrzega, że podwyższenie podatków może zniechęcić do inwestycji we Francji. Nowe obciążenie fiskalne będzie stanowić około 5% zysku netto całego konglomeratu LVMH za 2023 rok. Ta informacja zbiegła się niefortunnie w czasie z opublikowaniem przez spółkę trochę słabszych wyników finansowych za trzeci kwartał 2024, bo przychody grupy spadły o 3% w ujęciu rok do roku, chociaż spodziewano się wzrostu o 2%. Szczególnie odczuwalny był spadek w kluczowym segmencie Fashion and Leather Goods, gdzie odnotowano spadek o 5% rok do roku, co jest raczej rzadkim zjawiskiem i naprawdę sporym rozczarowaniem, zważywszy na oczekiwania pozytywnej dynamiki w tym segmencie. W odpowiedzi na słabe wyniki i nowe obciążenia podatkowe, kurs akcji LVMH spadł do najniższych poziomów od ponad 2 lat, a od początku miesiąca cena akcji zanurkowała już o ponad 15%. Boeing, dawniej jeden z największych producentów samolotów, znajduje się obecnie w poważnym kryzysie finansowym. Firma zmaga się z wieloma problemami operacyjnymi, w tym strajkiem związkowców, który zatrzymał produkcję większości modeli samolotów, oraz problemami jakościowymi, które pojawiły się, kiedy podczas lotu w styczniu 2024 roku z jednego samolotu odpadł panel drzwi ewakuacyjnych. Aby złagodzić kryzys, Boeing ogłosił zamiar zabezpieczenia dodatkowych funduszy na kwotę co najmniej 10 miliardów dolarów przez emisję nowych akcji. Firma poinformowała również o zawarciu nowej umowy kredytowej na kwotę 10 miliardów dolarów, co ma z kolei zapewnić dostęp do płynności w nadchodzących latach. Te działania są częścią większego planu, który zakłada możliwość zebrania do 25 miliardów dolarów w ciągu 3 lat przez albo emisję akcji, albo emisję długu. Boeing zakończył wrzesień 2024 z rezerwami gotówkowymi wynoszącymi 10,3 miliarda dolarów, co również jest minimalnym poziomem, jaki firma potrzebuje, żeby w ogóle kontynuować swoją działalność. Analitycy szacują, że strajk, który rozpoczął się we wrześniu, kosztuje Boeinga co najmniej $1 miliard miesięcznie. Strajk związkowców liczących 33 tysiące pracowników wybuchł po odrzuceniu umowy, która oferowała 25% podwyżki płac w ciągu 4 lat oraz dodatkowe korzyści emerytalne. Związkowcy chcieli 40% podwyżki, co doprowadziło do zerwania negocjacji. Boeing odnotowuje też problemy w innych obszarach swojej działalności. Produkcja samolotów spowalnia z powodu na przykład niedoborów dostaw i innych problemów technicznych, a z kolei dział obronny, odpowiedzialny za produkcję na przykład myśliwców F-15 oraz helikopterów Chinook, również przynosi straty. Ponadto program kosmiczny Boeinga, związany ze statkiem kosmicznym Starliner, boryka się z poważnymi problemami technicznymi, które poskutkowały uwięzieniem 2 astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na tle tych wyzwań agencje ratingowe ostrzegają, że
że jeśli Boeing nie podniesie kapitału, jego zadłużenie może zostać zdegradowane do poziomu śmieciowego. I w odpowiedzi na te trudności Boeing ogłosił plan redukcji zatrudnienia o około 17 tysięcy miejsc pracy, co ma pomóc w zmniejszeniu kosztów operacyjnych. W ostatnim komunikacie do pracowników dyrektor generalny Boeinga Kelly Ortberg przyznał, że sytuacja firmy jest trudna i wymaga realistycznego podejścia do osiągania kluczowych celów. Boeing nie odnotował zysków od 2018 roku i wciąż walczy o przetrwanie w obliczu rosnących problemów. Od początku 2024 roku akcje spółki straciły ponad 40% swojej wartości. ASML, czyli firma robiąca najbardziej zaawansowane maszyny do produkcji chipów na świecie, przypadkiem wrzuciła swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał o dzień za wcześnie na stronę. Taki dość niefortunny falstart, bo nie wynikał bynajmniej ze zniecierpliwienia i chęci pochwalenia się swoimi osiągnięciami. Choć same wyniki jako takie wcale nie były takie złe i przychody i zyski za kwartał okazały się lepsze od oczekiwań, to inwestorzy dostali jednak srogą niespodziankę, bo rezerwacje na nowe maszyny, czyli prognostyk przyszłego wzrostu wyników, spadły o 53%. To w zupełności wystarczyło, żeby akcje poszły w dół o 14%, bo inwestorzy spodziewali się jednak ogromnego odbicia w 2025, no a z obecnych rezerwacji wynika, że cele spółki mogą być w tamtym 2025 dość trudne do osiągnięcia. Co prawda wyniki za trzeci kwartał i prognozy na całą resztę 2024 były lepsze niż przewidywano, no to jednak spadek nowych zamówień jest pewnym kiepskim prognostykiem na przyszłość. Jak to więc jest, że ASML tak rozczarowało, skoro to tak dobra spółka, będąca w zasadzie monopolistą w segmencie tych najbardziej zaawansowanych maszyn? No, problemy wynikają z dwóch czynników, na które to spółka nie ma żadnego wpływu. I w pierwszym są to głównie problemy finansowe u klientów, takich jak na przykład Intel, gdzie zamówienia na nowe maszyny zostały przełożone w czasie. Co więcej, ASML musi mierzyć się z potencjalnymi restrykcjami handlowymi na eksport do Chin, co też dodatkowo wpłynie na wyniki. Spółka na konferencji wynikowej brzmiała jakby kompletnie trochę nie miała pojęcia, co ją może czekać w tym zakresie i ta niepewność skłoniła ich do konserwatywnego zrewidowania w dół całej swojej prognozy na 2025 rok. Ale każdy, kto twierdzi, że na podstawie wyników ASML AI trade is over, czyli to koniec wzrostów na sztucznej inteligencji, no to powinien jednak przestać tak gadać, bo w rzeczywistości to właśnie sektor sztucznej inteligencji pociągnął ASML do przodu, a to inne segmenty na razie kuleją. Paradoksalnie największym przereagowaniem na rynku w dniu wyników nie był sam spadek akcji ASML, ale wyprzedaż innych firm mocno związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak Nvidia, Arista Networks czy AMD, które nie są w ogóle bezpośrednio dotknięte problemami ASML. Inwestorzy spanikowali i wyprzedawali wszystko, co popadnie, mimo że problemy ASML w tym wypadku są po prostu problemami ASML. Czy Arabia Saudyjska jest zmuszona do przysłowiowego zaciskania pasa? Diriyah Gate to projekt o wartości 65 miliardów dolarów, będący jednym z najważniejszych gigaprojektów wspieranych przez Public Investment Fund w ramach saudyjskiej inicjatywy Vision 2030. Plan ten ma na celu transformację gospodarczą kraju, zmniejszenie zależności od ropy naftowej oraz wprowadzenie nowych branż, takich jak np. turystyka, kultura i luksusowe nieruchomości, które mają pozwolić Arabii Saudyjskiej rozwijać się gospodarczo niezależnie od sytuacji na rynku ropy naftowej. Projekt Diriyah Gate obejmuje budowę luksusowych willi, restauracji wyróżnionych gwiazdkami Michelin oraz rozwój wielu branż gospodarczych za pośrednictwem państwowych firm, które będą zajmować się produkcją np. kawy, recyklingiem odpadów, grami hazardowymi czy budowaniem całego saudyjskiego przemysłu. Arabia Saudyjska znana była do tej pory ze swojej rozrzutności i rozmachu, z jakim podejmowała się kolejnych projektów. Jednak ostatnio w kręgach tamtejszej władzy wystąpiła pewna zmiana całej narracji, która może sugerować, że będą patrzeć troszkę ostrożniej na wydawane pieniądze. Po 8 latach intensywnych inwestycji rząd wprowadza zmiany, które mają na celu bardziej odpowiedzialne zarządzanie wydatkami. Wpływ na te decyzje mają zarówno spadki cen ropy, jak i rosnące obawy o przegrzanie się saudyjskiej gospodarki. Władze saudyjskie obawiają się o finanse po tym, jak cięcia w produkcji ropy nie wywindowały jej ceny wystarczająco wysoko, a dodatkowo rodzą się obawy, że rząd, lejąc zbyt dużo środków na inwestycje, napompuje bańkę spekulacyjną na lokalnym rynku, z której to w przyszłości może rozwinąć się kryzys, kiedy to ogrom powstałych firm do obsługi tych ambitnych projektów przestanie być potrzebna i zaczną one upadać oraz zwalniać swoich pracowników. Pomimo tej ostrożności,
Główne projekty, takie jak Diria, wciąż są realizowane na pełną skalę, a miliardy dolarów są nadal inwestowane. W lipcu projekt przyznał kontrakty budowlane warte 4,2 miliarda dolarów saudyjskim i chińskim firmom. To dowód na to, że rząd saudyjski wciąż jest zaangażowany w swoją wizję transformacji gospodarczej. No niemniej jednak coraz częściej mówi się o potrzebie ostrożności, aby uniknąć nadmiernych wydatków i zapewnić stabilność finansową kraju w dłuższej perspektywie. Pekin po latach ignorowania przepisów dotyczących opodatkowania zysków z inwestycji zagranicznych zdecydował się na ściągnięcie należności od najzamożniejszych obywateli, którzy posiadają aktywa o wartości co najmniej 10 milionów dolarów poza granicami kraju. Nowe przepisy wprowadzają 20% podatek od zysków z inwestycji zagranicznych, a także możliwość nałożenia dodatkowych kar za zaległości podatkowe. Ten ruch jest częścią szerszej strategii prezydenta Xi Jinpinga, znanej jako wspólny dobrobyt, która to wcześniej uderzyła w sektor finansowy i nieruchomościowy w Chinach, a teraz ma dotknąć też najbogatszych innych obywateli, którzy będą musieli zacząć wypełniać deklaracje podatkowe, a w razie niezgodności mogą spodziewać się dużych interwencji ze strony chińskich władz. Tymczasem w tle cały czas widzimy pewne problemy chińskiej gospodarki, która pomimo licznych pakietów stymulacyjnych wciąż zmaga się z trudnościami takimi jak na przykład spadek w sprzedaży ziemi czy pustostany w wielu budynkach mieszkalnych. Władze są jednak zdeterminowane w szukaniu nowych źródeł dochodu i nawarstwiające się ryzyka gospodarcze nie przeszkadzają im w jeszcze większym obciążaniu podatników. No, trzeba powiedzieć, że to jest trochę krok w tył względem niedawnych pozytywnych doniesień o stymulowaniu chińskiej gospodarki, które to doniesienia przyczyniły się do rajdu chińskich indeksów, a teraz te nowe wywołały odwrotny efekt, bo chińskie akcje spadły o kolejne 5% po ogłoszeniu tego podatku. No i chociaż sam podatek nie będzie miał jakiegoś gigantycznego wpływu na chińskie spółki, to w tej chwili chiński rynek akcji jest trochę wypadkową sentymentu globalnych inwestorów, a takie zagrywki ze strony rządu na pewno nie pomagają tego sentymentu poprawiać i ujawniają troszkę nieobliczalność chińskiej władzy. Ale przygaszenie wzrostów na chińskim rynku akcji byłoby spójne z głosami, które przebijały się po cichu do mediów. Pekin chce wzrostu wartości rynku akcji, to prawda, ale nie chce, żeby przechodził on w paraboliczną bańkę. Jeśli więc faktycznie tak jest i mamy ogólną zmianę trendu, no to ta powinna pozostać nienaruszona, ale co jakiś czas należałoby się spodziewać rzucania przez rząd chiński kilku kłód pod nogi, tak na wszelki wypadek, żeby rynek nie przeszedł w tą bańkę. To wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom24, a jeśli uważasz go za wartościowy, to pomóż znaleźć go innym, kliknij łapkę w górę i zostaw suba. Cieszę się, że społeczność najbardziej świadomych inwestorów w Polsce stała się już tak duża. Pamiętaj też o innych naszych social mediach, a linki do wszystkiego oczywiście znajdziesz w opisie tego materiału. W tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.